Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, mam przyjemność omówić z Państwem postępowanie w pojazdach niziarniczych o wysokim stopniu złośliwości. Pojaki agresywne, o dużej dynamice, są z jednej strony przebiegają dość agresywnie, czyli postępują dość szybko, ale z drugiej strony poprzez tą agresywność jest dość duża szansa na całkowite wyleczenie choroby pod warunkiem, że ta choroba jest prawidłowo leczona. Tu na diagramie na żółto zaznaczone są słoniaki agresywne, z których najczęściej występującym jest słoniak rozlany z dużych komórek B. I według różnych doniesień częstość występowania tego chłoniaka waha się pomiędzy 30 do 40%, czyli proszę spojrzeć, jest to chłoniak bardzo często występujący. Takie krótka charakterystyka choroby. W Europie kilkanaście przypadków na 100 tysięcy na rok. Powyżej 50% chorych to są chorzy powyżej 65 roku życia, czyli z punktu widzenia onkologii pacjenci w wieku podeszłym. Lokalizacje częściej węzłowe, tak jak u tego pana, ale zdarzają się również pierwotnie pozawęzłowe, gdzie imitują nam guza litego i występowanie objawów ogólnych, czyli gorączki, poty nocne lub niezamierzony spadek masy ciała. Chłoniaki rozlane, jest to grupa jednorodna morfologicznie, ale bardzo różnorodna pod innymi względami, czyli pod względem cytogenetycznym, immunohistochemicznym, czy też manifestacji klinicznej. I dlatego należy zwrócić uwagę na taką szczegółową diagnostykę tej choroby. Pod względem histopatologicznym wyróżniamy dwa podtypy, podtyp GCB i non-GCB i dość znacznie różni się tutaj rokowanie. Pod względem profilu ekspresji genu według klasyfikacji Cell of Origin mamy podtypy GCB, ABC i trzeci podtyp najrzadziej występujący i różne odrębne jednostki nozologiczne, z których najczęściej występujący jest ten chłoniak rozlany z dużych komórek B, bliżej nieokreślony. Proszę Państwa, warto także zwrócić uwagę na te ekspresje rearanżacji genu MYC, BCL2 i BCL6, ponieważ jeśli występują to mutacje, choroba rokuje znacznie gorzej. I tak, przy rozpoznaniu należy określić stopień zaawansowania. Aktualnie według klasyfikacji z Lugano z 2014 roku, a następnie ocenić ryzyko według międzynarodowego wskaźnika rokowniczego IPI, rearanżacji genów, podtyp histopatologiczny to oczywiście przy rozpoznaniu. Tutaj wyszczególnione są poszczególne składowe do oceny ryzyka według klasyfikacji IPI i Age Adjusted IPI dla pacjentów młodszych. I następnie rozpoczynamy leczenie. Standardem postępowania w pierwszej linii, czyli leczenia upfront u pacjentów z rozpoznaniem potwierdzonym histopatologicznie, co jest bardzo istotne, jest chemioimmunoterapia RCHOP, natomiast wcześniej należy zwrócić uwagę na stan pacjenta, czyli wiek pacjenta, stan ogólny, choroby towarzyszące, jaka jest kondycja pacjenta, jakie jest zaawansowanie choroby, oceniamy wskaźnik, o którym wspomniałam i czy występuje tak zwana choroba masywna walki. Rytoksymab plus chemioterapia CHOP. Już wprowadzenie w 1973 roku schematu CHOP było przełomem, natomiast dołączenie przeciwciała monoklonalnego anty-CD20 rytoksymabu poprawiło znacznie odpowiedzi na leczenie. I tak w zależności od zaawansowania procesu, występowania zmian masywnych lub nie, standardem postępowania jest chemioimmunoterapia RCHOP. 2-4 cykle z konsolidacyjną radioterapią zmian pierwotnych lub ewentualnie wydłużenie do 6-8 cykli w chorobie mniej zaawansowanej. W chorobie bardziej zaawansowanej 6-8 cykli immunochemioterapii RCHOP i ewentualnie konsolidacyjna radioterapia na zmiany walki. Przeszczepienie szpiku kostnego jako konsolidacja leczenia pierwszej linii u pacjentów młodszych jest opcją, nie jest to standard postępowania w chorobie o gorszym rokowaniu, wyższym ryzyku zgodnie z międzynarodowym wskaźnikiem rokowniczym
Nie ma zastosowania terapia podtrzymująca rytuksymabem, jak to jest w chłoniakach o niskim stopniu złośliwości. I to właśnie profesor Bertrand Coiffier i wyniki wprowadzenia rituximabu do leczenia, czyli proszę spojrzeć, znacznie poprawiły się odpowiedzi na leczenie. Natomiast rituximab, tak zgodnie z wytycznymi, czyli z programem lekowym, jest dostępny w leczeniu pierwszej linii w połączeniu z chemioterapią CHOP. I to jest leczenie na poziomie europejskim lub światowym. Natomiast tak naprawdę w połączeniu z innymi cytostatykami lub leczeniach nawrotów, tak naprawdę ten rytuksymab dostępny nie jest. Oczywiście, że stosujemy go, ale to nie do końca jest zgodne z prawem. I teraz, czy wyniki tego dobrego leczenia w pierwszej linii są aż tak wspaniałe? Więc na podstawie wyników profesora Coiffier, które opublikowane były na ASH-u w grudniu 2016, tak naprawdę 40% pacjentów mamy wyleczonych po RCHOP. Natomiast około 20% się nie kwalifikuje ze względu na choroby towarzyszące, inne obciążenia. U 20% mamy nawrót choroby, u 15% pierwotną oporność i 5% no to jest tam powikłanie toksyczne. Czego się obawiamy przy leczeniu pierwszej linii? A przede wszystkim powikłań kardiologicznych. W pracy Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków przedstawiono, iż zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych są drugą przyczyną zgonów po progresji, czyli niepowodzeniu leczenia. Podstawowym lekiem w schemacie RCHOP jest doksorubicyna, która, jak wiemy, jest cytostatykiem kardiotoksycznym, czyli uszkadzającym układ sercowo-naczyniowy, a jak wiemy, mamy tutaj starszych pacjentów, którzy już wyjściowo są często schorzeniami układu sercowo-naczyniowego obciążeni. Mamy od 2014 roku dostępną liposomalną doksorubicynę, czyli lek o mniejszej toksyczności na układ sercowo-naczyniowy w powyższych wskazaniach. Natomiast no, też nie każdy pacjent spełnia te kryteria, więc nie każdemu liposomalną doksorubicynę podać możemy. Proszę zwrócić uwagę, wyniki leczenia pierwszej linii zależą też od mutacji cytogenetycznych, więc tak jak wspomniałam, u pacjentów z podtypem ABC to rokowanie jest znacznie gorsze niż u pacjentów z podtypem GCD. Tak wygląda mniej więcej obrazowo przedstawiona możliwość leczenia pacjentów czy wyniki leczenia pierwszej linii w zależności od podtypu. I nie jest to, choć standard obejmuje zarówno podtyp 1, jak i drugi, to te wyniki nie wyglądają tak samo. Cóż możemy zrobić? Próbuje się wdrożyć schemat Dose Adjusted EPOCH z rytuksymabem. Próbuje się wprowadzać leki, które działają na przewodnictwo sygnałowe z komórki B oraz leki immunomodulujące. I tak. Ibrutynin, czyli inhibitor kinazy Brutona w podtypie ABC, proszę spojrzeć, jaka różnica w porównaniu do podtypu GCB. 6 cykli RCHOP, 6 do 8 z ibrutynibem versus placebo. Wyniki były bardzo obiecujące, natomiast lenalidomid jako lek immunomodulujący w badaniu drugiej fazy wykazano znacznie wyższą skuteczność w porównaniu do samego standardu RCHOP. Aktualnie toczy się badanie trzeciej fazy w pierwszej linii, gdzie lenalidomid jest łącznie podawane ze standardem. Podsumowując, w pierwszej linii mamy powszechną dostępność schematu rituximab CHOP w ramach programu lekowego, dostępność przy występowaniu poszczególnych objawów układu sercowo-naczyniowego schorzeń liposomalnej doksorubicyny, natomiast brak możliwości lege artis stosowania rituximabu poza schematem RCHOP i oczywiście brak dostępności inhibitorów kinaz oraz leków immunomodulujących dla podtypu ABC poza badaniami klinicznymi. A co w przypadku nawrotu? W przypadku oporności lub nawrotu choroby standardem postępowania jest wysokodozowana chemioterapia wsparta autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych. Ale leczenie ciężkie, leczenie toksyczne jest możliwe przeprowadzenie jedynie u pacjentów w dobrym stanie ogólnym, bez schorzeń współistniejących, generalnie pacjentów młodszych.
mamy świadomość, że tutaj ponad 50% pacjentów to są pacjenci starsi. Więc stosowanie schematów opartych na platynie nie zawsze może być wprowadzone. Już nie mówiąc o allogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Jakie mamy alternatywy w takim razie dla pacjentów nawrotowych? Tu tak naprawdę te wyniki nie wyglądają już tak bardzo optymistycznie, jak mogłoby się wydawać. I tak, o ile w pierwszej linii u młodszych chorych możemy wiele, o tyle w przypadku nawrotu zaczynamy balansować na krawędzi. U pacjentów starszych jest to zdecydowanie jeszcze gorzej. Co możemy zrobić? Więc mamy bendamustynę, tak naprawdę dostępną w katalogu pomimo braku rejestracji i może być ona stosowana, ale zgodnie w zasadzie z możliwością naszą w monoterapii. I tutaj przedstawione na ASZ-u, jakie możliwości skutecznego leczenia w nawrocie. Mamy lek immunomodulujący, lenalidomid, mamy pixantron, mamy ibrutinib, bendamustyna z rituximabem. Pixantron, nowy lek, nowy cytostatyk, zarejestrowany w leczeniu drugiej wznowy DLBCL-a. Lek o szczególnym profilu toksyczności. W przeciwieństwie do konwencjonalnej doksorubicyny, różni się nieco budową od mitoksantronu i doksorubicyny, jest ta antracyklina, nie ma właściwości kardiotoksycznych. Proszę zwrócić uwagę. Jest tutaj biopsja mięśnia sercowego w grupie kontrolnej, czyli u pacjenta nieleczonego, po leczeniu pixantronem, mitoksantronem, doksorubicyną. Przy mitoksantronie, doksorubicynie mamy znaczną przebudowę, wakualizację, włóknienie w końcu, czyli nieodwracalne uszkodzenie mięśnia serca, czego nie obserwujemy przy pixantronie. W badaniu pierwszej fazy, randomizowanym, gdzie porównywano skuteczność leczenia schematu RCHOP, czyli standardu, z drugim ramieniem, gdzie doksorubicynę zamieniono pixantronem, proszę spojrzeć, jak wyglądają wyniki leczenia. One są podobne, a toksyczność jest znacznie mniejsza. Badanie rejestracyjne to badanie, gdzie w nawrocie porównywano skuteczność pixantronu versus komparator. I tu wyniki są już zdecydowanie różne. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda czas do progresji przy leczeniu pixantronem lub w porównaniu do komparatora. Podobnie jest z odsetkiem całkowitych przeżyć i tu w formie wykresu odsetek całkowitych remisji i generalnie odpowiedzi na leczenie zdecydowanie na korzyść pixantronu, to są te granatowe słupki versus komparator. Czym się ten lek charakteryzuje? Mamy przewidywalny, łatwy do zarządzania profil bezpieczeństwa bez ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych tak ważnych dla pacjentów starszych. Mamy krótki czas leczenia. Przewidywany okres terapii to 6 miesięcy, czyli jest to lek, który stosujemy tylko przez jakiś czas, a nie przez całe życie jak inhibitory kinaz. Mamy zredukowane ryzyko kardiotoksyczności, o czym wspomniałam. Toczą się badania, gdzie próbuje się stosować ten lek w połączeniu z innymi cytostatykami, czyli etopozydem, bendamustyną i jeszcze przeciwciałem monoklonalnym rituximabem u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem beta-komórkowym i nawrotowym opornym chłoniaku T-komórkowym. Przygotowany program lekowy z rituximabem, z pixantronem, który oczekuje na zaaprobowanie, oczekuje już dość długo, mam nadzieję, że to się zmieni. Jakie mamy jeszcze ewentualne możliwości? To już jest taka sfera marzeń, którą Państwu tylko krótko przedstawię. Przeciwciała monoklonalne, które możemy wykorzystywać, leki immunomodulujące, nowe terapie, inhibitory kinaz, czyli szlaków przewodnictwa z receptora B, no i już bardziej zaawansowane inhibitory proteasomu, czy leczenie epigenetyczne. Podsumowanie. Dostępność procedur przeszczepowych jest. Natomiast kandydaci w tym wieku niekoniecznie. Jest to zarezerwowane dla pacjentów młodszych i pacjentów bez obciążeń. Procedury allogeniczne tym bardziej, czyli przeszczepienie od innego dawcy. Brak możliwości stosowania rituximabu zgodnie z programem lekowym u chorych
kolejnych liniach leczenia, nie mówiąc już o braku refundacji nowych, skutecznych leków. Jeśli chodzi o leczenie skuteczne, tak naprawdę mamy dostępne w tej chwili schematy oparte o bendamustynę, bencefalinę, które tak naprawdę są leczeniem skutkującym na krótko, nie dających szans na dłuższe wyleczenie. Jedyną możliwością skutecznego leczenia dla chorych z opornym nawrotowym DLBCL-em, którzy nie kwalifikują się do konsolidacji przeszczepieniem, jest aktualnie w Polsce włączanie pacjentów do badań klinicznych, ale trzeba mieć, drodzy Państwo, świadomość, że takie leczenie jest jedynie opcją dla pacjentów z dużych ośrodków, bo prowadzone jest to przez większe ośrodki kliniczne. Trudno, żeby starszy, schorowany pacjent w kolejnej linii leczenia dojeżdżał 300 km na leczenie do ośrodka klinicznego. Jest to praktycznie niemożliwe. Więc wiemy, jak leczyć chorych, wiemy, co możemy zrobić, ale praktycznie efekt jest taki. Wiemy, co możemy podać, ale nie możemy po to sięgnąć. Taka jest konkluzja. Dziękuję bardzo.